we wtorek w ponad 750 amerykańskich kinach odbyły się pokazy filmu dokumentalnego zatytułowanego O zwierzętach i ludziach w reżyserii Łukasza Czajki. Film koprodukowany jest przez Telewizję Polską i opowiada historię polskiego małżeństwa Żabińskich, którzy podczas okupacji ocalili przed śmiercią setki Polaków i Żydów. O szczegółach Piotr Orłowski. In the summer of 1939, the zoo looked really impressive. Skeletons lying in the streets, and it was a terrible sight. Literature often describes the expression in people's eyes: angry, kind, pretty, ugly, happy, devastated. But if you've looked into the eyes of a mother facing death, you know you won't describe or ever forget such eyes. Not everyone was willing to put their families in danger to save Jews. Our house was always a refuge for the weak, for those in need. Whenever we heard footsteps down the stairs, we were horribly terrified. We met nobody. We didn't even know other people were hiding there. I even told my mother, "Mom, this is where we'll live." Our house was called Noah's Ark. Bardzo poruszająca historia, bardzo ważna historia dla nas, dla Polaków, dla Polonii, dla naszej kultury, naszego dziedzictwa. Coś, co warto propagować, warto przekazywać wszędzie, na całym świecie, nie tylko w Stanach Zjednoczonych. To jest bardzo ważne, o ile nasze dzieci, które tutaj przyjeżdżają, bądź urodziły się tutaj i chodziły do polskich szkół, są w stanie wynieść coś z edukacji, o tyle ludzie, którzy tutaj mieszkają, Polacy, Amerykanie polskiego pochodzenia, którzy urodzili się tutaj, nigdy o tym, zdarza się, nie słyszeli nawet. I myślę, że to jest bardzo ważne, istotne, żeby nagłaśniać taką historię, każdą jedną bohaterów, polskich bohaterów, ludzi, którzy ryzykowali swoje życie i swoich rodzin. Jest to piękne ujęcie wojny, inne niż widzieliśmy może wcześniej. Natomiast jest to ważne, że pokazujemy go w Stanach Zjednoczonych. Myślę, jako polski konsul tutaj w Ameryce, widzę, że jest to film, który może zrobić jeszcze więcej, ponieważ ujęcie wojny z takiej perspektywy jest interesujące dla widza przeciętnego, to jest ważne, tak, że nie tylko ujęcie takie ogólne, historyczne, co znamy z książek, z jakichś takich dużych przekazów, ale właśnie poprzez ten przykład Zoo Warszawskiego i losu dyrektorów i tych osób, które ocalały dzięki ich postawie, dużo mówi, jest to naprawdę bardzo wymowne. Znaczy, jest to piękna inicjatywa, że możemy pokazać w jednym dniu właśnie w tylu kinach tą polską historię. As an extraordinary place where numerous lives were saved, mostly Jewish lives. Since 1928, the location of the zoo hasn't changed. It's located very close to the city center. Today, it is a little bigger than before the war. I was very interested. I want to learn more about the story because I did not know the history of this. Przyszłam na film, bo chciałam dowiedzieć się więcej na temat historii polskiej wojny. Bohaterowie filmu ratowali ponad 300 osób. To niesamowicie interesująca, chociaż smutna historia. Sposób wykonania filmu również bardzo ciekawy, bo sceny były kreowane na archiwalne. I thought they did a really good job. Many years ago I found the twórcy filmu wykonali ogromną pracę. Kilka lat temu w Muzeum Holokaustu Illinois znalazłam książkę żony opiekuna zwierząt w zoo. Przeczytałam i ta historia bardzo mnie wciągnęła.
Film też był interesujący, jednak nie tak bardzo jak książka. Chciałam zobaczyć ten dokument, bo chciałam uzyskać więcej informacji na temat tamtych wydarzeń. W filmie widzieliśmy bardzo osobiste relacje, między innymi córki bohaterki. Wielu Amerykanów nie zna historii Polski, nie wie, czym był Holokaust i co się działo w tamtych czasach. Żeby zrozumieć historię, trzeba poznać dzieje również innych krajów, również po to, abyśmy nie popełniali tych samych błędów.